Otóżcie Państwo znowu tą jasną obrobione pytanie. Wypuszka, to jest kufle. To znaczy, że bardzo ważny. A tutaj ten kodeks później zrobili z tego. Po zdobyciu Cusco przez hiszpańskich konkwistadorów pod wodzą Francisca Pizarra 23 marca 1534 roku Corycancha została splądrowana, a zrabowane złoto wywiezione do Hiszpanii. Następnie olbrzymi i właściwie niemożliwy do zburzenia kompleks budowli przekształcono w klasztor dominikanów i wzniesiono tu kościół świętego Dominika. Klasztor ten uległ zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi w 1950 roku, jednocześnie jednak odsłonięte zostały mury dawnej świątyni. Inkaskie budowle, w przeciwieństwie do hiszpańskich, są odporne na trzęsienia ziemi. Do dziś na terenie klasztoru podziwiać można budynki dawnych świątyń, znajdującą się na dziedzińcu ośmiokątną studnię, w czasach inkaskich wypełnioną złotymi darami ofiarnymi, oraz blok skalny, czczony przez Inków jako pępek świata. Losy zmumifikowanych ciał królów nie są dokładnie znane, najprawdopodobniej zostały one jednak ukryte przed Hiszpanami. Złoty dysk boga Inti został odnaleziony przez Hiszpanów dopiero w 1571 roku, w momencie upadku Królestwa Vilcabamba. Wywieziono go następnie do Hiszpanii i przekazano w darze papieżowi. Jego dalsze losy nie są znane. Super, bardzo super. To wzdłuż całej tej ulicy stał tłum i tam wzdłuż całej ulicy mnóstwo ludzi. Każdy się pchał, żeby coś tu zobaczyć. Natomiast no, najlepiej mieli ludzie, którzy mieli powynajmowane o te okna. W skład zespołu budowli kultowych wchodziła świątynia Stwórcy Człowieka, Boga Wirakoczy. Świątynia Bogini Księżyca Nanekulili, Świątynia Plejad, Świątynia Planety Wenus, Świątynia Tęczy i Świątynia Błyskawic. Poświęcona Bogu Ilapie. W centralnej części kompleksu znajdował się właściwy złoty dziedziniec. Ogród złożony ze szczero złotych wyobrażeń roślin i zwierząt o łącznej masie kruszcu szacowanej na 1600 kg. Na drugim piętrze to przedostatnie przed balkonikiem. Tutaj jest Manko Papak, mama Ognio. Tutaj Matka Ziemia na dole w formie takiej klatki Macia Mama. Tutaj macie Państwo różne tam drona mleczna, na przykład gwiazdy, wąż, puma, słońce, księżyc. No i tutaj cały ten świat. To takie jest.
Pieczenie pieczywa, kopci się nieźle. Ale w tym też te świnki morskie pieką. Te bidule pieką. Widziałaś? A, bo to do filmu. No. Co, liście? Pokaż. Powoli, 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 poczekaj. No są liście. A ty? Jakiś grymas ci się robi? Czy może na coś dobrze, na coś źle? Nie. Pięknie.